Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Jacek Tomasz Suchomel, akcja społeczna Jerzyk w dzielnicy Stradom. Dzień dobry panie Jacku, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To jest szanowni państwo człowiek, który zna ptak, jeśli chodzi o jeżyki. Mówię na ptak, bo w tym słowie ptak mieści się inne słowo. Jest pan na tak, rozumiem. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Dobrze, rozmawiamy o tym, że Częstochowa oszalała na tle jeżyków, zarówno tych, które się chowają w liściach i zarówno tych, które latają, podobne są do jaskółek. To prawda, że jeżykowi bardziej jest bliżej do kolibra niż do jaskółki? Bo ja mówię, że ten ptak jest do jaskółki podobny, a tu fachowcy mówią, że jednak bardziej do kolibra on jest zbliżony. Tak, jeżyk często jest mylony z jaskółką, dlatego że w części zewnętrzne ma wszystkie podobne do jaskółki, bo zachowuje się jak skółka, ale mu jest bliżej właśnie do kolibra, dlatego że to jest ptak taki bardzo wytrzymały i w zasadzie tylko lata, a latanie to jego wolność i jego życie. Dobrze, panie Jacku, za co wy kochacie, za co my kochamy, bo ja też lubię ptaki, za co kochamy te jeżyki, szczególnie jeżyki? Od pewnego czasu zwracaliśmy już uwagę i obserwowaliśmy nasze jeżyki w dzielnicy w Częstochowie i uznaliśmy, że trzeba im pomóc, bo to jest nasz sprzymierzeniec w walce z komarami, z uciążliwymi owadami, które po prostu nam dokuczają latem. I dlatego warto iść teraz z nadzieją, patrzymy na jeżyki, dlatego że obecny program Czyste Powietrze zabija te ptaki. Wszechobecna termomodernizacja pozbywa ich gniazd, a jeżyk, jak wiemy, jest bardzo przywiązany do swojego gniazda i wierny swojemu gniazdu. Dlatego jest to niebywały, kochany ptak z pięknym charakterem. Nie boi się w ogóle człowieka i dlatego warto jest mieszkać razem z jeżykiem. No jak słyszałem, że on potrafi 20 tysięcy dziennie owadów wtrącić sobie, no to wprost pytanie, gdzie on to mieści? 20 tysięcy to jest sporo. O, i tu jest to ciekawe. Tak, nawet to są takie obliczenia tutaj przez ornitologów, że 20 tysięcy, ale potrafi i więcej, dlatego że jeżyk w ciągu dnia poświęca na polowanie około 12 godzin. Jak wiemy z obserwacji i z różnych publikacji o jeżyku, bo to jest trudny ptak do obserwacji, jeżyki w ten sposób eliminują wszystkie te dokuczliwe owady. On ma taki specjalny tutaj worek, taki wól, gdzie on gromadzi całe te setki tutaj owadów, zbija w taką kulkę, skleja ją taką śliną i po prostu niesie im młodym. Jeżyk potrafi w ciągu jednego sezonu, czyli przylatuje do nas na krótko, na 3-4 miesiące, koło miliona owadów potrafi właśnie w ten sposób wyeliminować z naszego otoczenia. Wy na Stradomiu dzięki budżetowi obywatelskiemu już macie te budki lęgowe. Pan mniej się drapie na Stradomiu? Pan to zauważył, że mniej jest owadów? Czy to raczej nie będzie tak naprawdę odczuwalne? Tak, oczywiście, to już jest zauważalne. My na dwóch ulicach, które po prostu ta akcja już tak ruszyła ode mnie, ja mam na swoim budynku 26 wódek i zaczęli się sąsiedzi interesować, a może u mnie by pan zawiesił albo tutaj, i zauważyliśmy, że jest mniej, da się wyjść na werandę, wypić kawę i mieliśmy, proszę państwa, telefony z innych dzielnic, że po prostu ludzie na wdechu musieli wychodzić do auta biegiem, po prostu tyle było komarów. I jest to naprawdę zauważalne i warto mieć jeżyki, bo to jest maszyna, po prostu to jest odkurzacz do tych owadów. Odkurzacz, bardzo ładnie nazwane. Ale co z parapetami? Często pan myje parapety? Mówię o tym, czy te ptaki brudzą, tak jak na przykład gołębie. Tak, i tutaj właśnie jest dużo to jest zapytań. Jeżyk w ogóle nie brudzi swojego otoczenia ani gniazda.
Jerzyk jest bardzo czystym ptakiem. Obecnie mam 8., 9. sezon budki. Wyglądają tak, jakby były powieszone wczoraj. Dlaczego on nie brudzi? Dlatego, że jerzyk bardzo dba o swoje gniazdo i o swoje upierzenie. Bo jak wiemy, jerzyk całe życie lata i on musi mieć upierzenie w stanie idealnym. Wszystkie nieczystości w gnieździe po młodych jerzyk wynosi, też wkłada to do wola, pobiera ten odchody swoich piskląt i wynosi daleko, daleko poza gniazdo. I dlatego zachęcamy Państwa, by zapraszać jerzyki do siebie. Są czyste, naprawdę tutaj jest 100% gwarancji, że nic takiego się nie będzie działo. Jerzyk to rodzaj męski, a pan opowiada o jerzyku jako kobiecie, która dba o siebie, jest czysto wokół niej, dba o swój dom i tak dalej. Ale wspominał pan, panie Jacku, o kwestii, że przylatuje do nas na 5 miesięcy. Konkretnie kiedy przylatują jerzyki do Polski? Bo rozumiem, że one ze środkowej Afryki przylatują do nas, tak? Tak, tak. Jerzyk jest ptakiem migrującym. Mhm. On migruje po to do Afryki, bo migruje za pokarmem. On przez 9 miesięcy w Afryce nie lata. To jest Kenia, Nairobi, Madagaskar. I jeżyki w ten sposób przesuwają się z ruchem słońca. Kiedy do nas przychodzi wiosna i nasza półkula, dzień staje się coraz dłuższy, jest naświetlana dobrze przez słońce, jeżyki przylatują rozmnażać się, bo jeżyki rozmnażają się tylko w Europie, na naszym kontynencie, po Izrael i Półwysep Iberyjski. I także one przylatują w pierwszych dniach maja. Kiedyś przylatywały 24 kwietnia na Świętego Jerzego, dlatego jest nazwa jerzyk, stąd się wzięła w Polsce tego ptaka. I ptak przylatuje dokładnie do nas na 3 miesiące. To jest bardzo krótki czas, ale wytężonej pracy, dlatego że musi założyć gniazdo, musi wychować młode. U jerzyka młode siedzą w budce do wylotu najdłużej ze wszystkich ptaków, to aż trwa do 54 dni. Także jerzyki przylatują w pierwszych dniach maja, pierwsze jerzyki pojawiają się już pod koniec kwietnia, a odlatują jak w zegarku 10 sierpnia. Choć niektóre jerzyki zostają... 10 sierpnia września. Czy 10 września? Chcesz się dopytać? Sierpnia. Sierpnia, tak? Tak. Czyli już w sierpniu odlatują. Tak, nie ma ich już w sierpniu, dajmy w środę, widzimy w sierpniu pełno jeżyków, a w czwartek już nie ma, w nocy odlatują. Zastanawiam się, gdzie one urlopują, czy jednak w Polsce mają ten urlop, a mieszkają w Afryce, czy odwrotnie, mieszkają, wychowują tutaj dzieci w Polsce, a lecą na wczasy do Afryki. Madagaskar to żadna środkowa Afryka, to już prawie że południowa Afryka, prawda? Tak, tak. No jerzyk to jest lotnikiem wspaniałym, żyje ponad 20 lat, chociaż teraz ostatnio wpadło mi w ręce publikacja francuska, że jest stwierdzone nawet 30-letnie życie jerzyka, dlatego jest warto pomagać tym ptakom. Jerzyk pokonuje trasę, dajmy 200 km w ciągu 2 godzin, to jest dla niego żadna przeszkoda. Migracje jerzyki... Ciężka jest migracja przylotu, dlatego że są różne szkwały nad Morzem Śródziemnym i jerzyki 16 tysięcy kilometrów pokonują w ciągu 2 niecałych tygodni, bo on kiedy leci, to leci. On śpi, lecąc do nas, takie sobie robi drzemki po drodze, ale cały czas jest w ruchu i on leci do nas. No zastanawiam się, jaka musi być wytrzymałość tego ptaka, bo jeżeli leci do Afryki, to tak sobie liczę. Turcja, Azja tutaj ta mniejsza, prawda? I gdzieś skręca na Egipt tutaj i leci na południe. Ale Madagaskar to jest wyspa, więc na tą wyspę trzeba jednak jakoś dolecieć. A tam wcale nie jest taka mała odległość. Jest też publikacja, że jeden jerzyk europejski z Wysp Brytyjskich zapuścił się aż pod Kubę. Mhm. Dobrze, to teraz,
Aż pod, o matko Boże, czyli cały Atlantyk sobie przefrunął. Dobrze, chcę porozmawiać z panem jeszcze krótko, panie Jacku, o budżecie obywatelskim, bo ten budżet obywatelski w zeszłym roku, jeżyki bardzo się ucieszyły, w tym roku również się ucieszyły, bo będą nowe budki, ale wiem, że budżet obywatelski zazwyczaj wykonywany jest pod koniec roku, jesienią. No i co z tymi teraz budkami, jeżeli zakładamy te budki, załóżmy, w sierpniu raczej chyba jeszcze nie, we wrześniu, w październiku. Co się dalej dzieje? I potem jeszcze muszę pana zapytać, jak ta budka musi wyglądać. To nie może być normalny taki karmnik, rozumiem, tak? Tylko specjalny otwór, specjalne jakieś tam przegrody. Proszę o tym poopowiadać. Tak, budżet obywatelski, cieszymy się, że do budżetu obywatelskiego nie tylko w Częstochowie, nie tylko w mieście Blachownia wchodzą jeżyki, dlatego że ludzie zaczynają zdobywać dużą wiedzę na temat jeżyka. Poznają jeżyka. Przejęcie jest duże u ludzi, którzy rozmawiamy, edukujemy w tym kierunku, że poznają go, że on nie siada w ogóle na ziemi. No to jak to on nie siada, to co on robi? On wszystko zdobywa pokarm, rozmnaża się w lodzie, pije w locie, śpi w locie. I ten tak jest, i to jest właśnie tutaj wszystkie miasta z nadzieją patrzą na jeżyka, dlatego że jeżyk jest bardzo w ekonomiczny i ekologiczny sposób usuwa nam uciążliwe owady. Czyli to, co od nas oczekuje, to tylko budki lęgowe, tak? Nic więcej od nas nie oczekuje. Tak, tak, budki lęgowe. I dlatego tutaj w niektórych budżetach obywatelskich troszkę to jest spóźnione takie wieszanie budek w sierpniu. Fajnie, gdyby takie budki zawisły już na początku maja. Jeżyki pod koniec maja młode, trzyletnie szukają już na całe życie takiej budki, takiego gniazda. Ale ja muszę wtrącić, dlaczego pod koniec maja, skoro pan mówi, że do Polski przylatują koniec kwietnia, koniec, początek maja. To znaczy już przylatują szukają tych budek, tak? A my dopiero za miesiąc je wywiesimy. To co wtedy? Bo tu jeżyk taki specyficzny jest ptakiem, dlatego nazwaliśmy go ptakiem innym niż wszystkie. Osobniki, które już mają, gniazdują, są dorosłe, wyprowadzają młode, one przylatują do swoich gniazd, budek, stropodachów. Dlatego jest tak ważne, żeby robić umiejętnie i z głową i patrzeć na ptaki przy termomodernizacji budynków. A jeżyki, które jeszcze się nie rozmnożyły, tak, które jeszcze nie założyły rodzin, gniazd, tak zwane 2-3-latki, one dopiero zaczynają szukać takich gniazd. I koniec maja i cały czerwiec one poświęcają właśnie na znalezienie takiego gniazda. I oczywiście tutaj my montujemy budki dla jeżyków i dajemy taki jeszcze instruktaż, jak można zwabić jeżyka, czyli nagranie parki jeżyków, która znalazła gniazdo, i odtwarza się takie nagranie pod elewacją budynku i to jeżyki inne przyciąga, bo one dostają taką informację, że tu jest gniazdo i jeżyk lubi bardzo swoje towarzystwo, dlatego razem one gniazdują i można często widzieć wieczorami, jak fajnie one gonią, robią takie wesela i gonią się między budynkami. No to już widzę, sceptycy zapytają, to może jeszcze masaż dla tego ptaszka wymyślić, może jakieś menu specjalne. No straszna opieka, panie Jacku, tutaj od strony człowieka. Ale słyszałem, że podobne jeżyki potrafią się pogniewać, to prawda? Jeżeli mu się zmieni budkę albo ktoś zrzuci tą budkę, to potrafi się pogniewać i leci zupełnie w inny teren. Tak, jeżyk jeszcze do tego samego miejsca, gdzie było jego gniazdo, on jeszcze będzie przylatywał 2-3 lata. On tak łatwo nie odpuszcza. Aha. Dlatego my tu mówimy, on jest bardziej wierny swojemu gniazdu niż partnerce lub partnerowi. I tutaj dla przykładu podam, jeżeli byśmy, dajmy, zabraknie jeżyków w Polsce i byśmy sprowadzili jeżyki z Hiszpanii, to gwarantuję państwu, że ten jeżyk, który z Hiszpanii został przywieziony do Polski, on wróci jeszcze tego samej nocy do swojego gniazda w Hiszpanii. Dlatego jest tak ważne, żeby właśnie chronić te jeżyki, bo już jak mówiliśmy i pisaliśmy w różnych publikacjach, są już miasta i osiedla w Polsce, gdzie się wyprowadziły jeżyki.
i po prostu jeżyk też potrafi zginąć od właśnie od, jeżeli budka jego czy tam gniazdo zostało zamurowane, on obija się o te miejsce, on traci siły, on zamiast polować, on jest desperowany, żeby tam wejść, taką ma silną wolę więź ze swoim gniazdem. No i to jest zabójcze dla jeżyków. Kolonii odbudowuje się jeżyka latami, to są lata, żeby odbudować kolonię, a zniszczyć taką kolonię piękną jeżyków można w jeden dzień. Dobrze, to jeszcze dopytam to, co wcześniej pytałem, jak ta budka lęgowa wygląda? To musi być jakaś specjalna, bo tak sobie myślę, że powiesimy budkę, a tam wróble się wprowadzą, tak? Dla jeżyka, chociaż tutaj wracając jeszcze do wróbli, wróble też jest bardzo mało. W Europie zginęło 1 800 000 wróbli poprzez pestycydy. Wróbel, pamiętajmy, że jest szpecem od kleszczy. Ale wracając tutaj do budki dla jeżyka, jest to budka wymiarowa, musi być specjalne wymiary. Dlatego tutaj też chciałbym zarekomendować i powiedzieć, że nie każda budka się nadaje dla jeżyka, chociaż jest podobna do jeżyka, bo ona musi spełniać swoje wymiary. Wlot dla jeżyka zawsze jest po prawej stronie. Jest to 2 cm, 80 mm wysokość, a szerokość 6,5 cm. Dlatego, że jeżyk buduje gniazdo po przeciwnej stronie wlotu, dlatego żeby jego rodzina, jego młode były bezpieczne. Dlatego my pomniejszyliśmy te wloty, bo one wcześniej miały wysokość 3,5 cm, dlatego żeby szpaki nie wchodziły, dlatego że szpaki przynoszą do gniazd różne rzeczy, tak zwane sznurki, folie, zrywki, a to jest zabójcze dla jeżyków, bo jeżyk potrafi się zaplątać i już ratowaliśmy w Częstochowie takie ptaki. W Częstochowie mamy wieże dla jeżyków, bo wiem, że niektóre miasta mają takie wieże. Tak, niektóre miasta mają wieże, choćby tutaj Warszawa, Białołęka postawiła wieżę, Wrocław, Opole, ale jeżyk bardziej jest związany z urbanizacją, czyli z budynkami. Owszem, jeżyk teraz ma mało do wyboru miejsc gniazdowych i no, z powiedzenia bierze to, co ma, a wieże, ja bym tu nie rekomendował i tak nie był za tymi wieżami, tylko po prostu, żeby utrzymać ten stan jeżyka w naszych budynkach. Czyli te budki lęgowe, panie Jacku, te budki lęgowe na jakiej wysokości powinny być najmniej powieszone? To jest drugie piętro bloków, to jest najmniej, bo niżej już raczej nie latają? Nie, jeżyki nisko latają, to jeżyk, on tak się przystosowuje, my zauważyliśmy, że on się przystosowuje, bo tam zawsze jest jeżyk nazywany, że on to jest blokowy ptak, chociaż to się zmienia, u nas na Stradomiu wiszą na wysokościach 4,5 metra. Żeby zachować tą wysokość, to musi być gdzieś 4-4,5 metra i dowolna przestrzeń, czyli bez jakichś nasadzeń, dużych drzew, żeby jeżyk miał tą przestrzeń do lotu, do gniazda, bo on wychodząc z budki jeszcze opada 2 metry i dopiero się wzbija w powietrze, a wlatuje do budki z prędkością 40 km na godzinę. A lata 100 km na godzinę nawet, dlatego tak szybko pokonuje te trasy, z tego, co się zorientowałem. Ale jedna kwestia jeszcze, bardzo króciutko, bo musimy kończyć. Chodzi mi o hibernację. Potrafi podobno w 7 dni przetrzymać bardzo mroźne dni, a w Polsce, no nie zapominajmy, w maju też potrafi spaść śnieg. I co wtedy z takim ptakiem, jak on już jest u nas w Polsce? To właśnie ratuje ptaka. U jeżyków jest to taki mechanizm, stworzył młode, to zazwyczaj młode w gnieździe mają mechanizm obrony. Kiedy tak jest zwana niepogoda, są niżej i fronty przychodzą, jeżyk odlatuje, rodzice odlatują 500 kilometrów od swojego gniazda. Tutaj dam dla przykładu jeżyki w Szczecinie, które mieszkają. Kiedy jest tam niepogoda i pada deszcz, jeżyki lecą przez Bałtyk do Szwecji łowić komary. A w tym czasie młode zapadają w taki stan odrętwienia, czyli spowalniają swój metabolizm, włączają wszystkie organy po prostu, żeby przetrwać. I taki młody jeżyk potrafi 6 dni bez jedzenia przetrwać do przylotu rodziców z pokarmem. Kiedy rodzice wlatują do gniazda, na sam ruch one się ożywiają i po prostu karmią swoje młode. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę, ale krótkie takie pytanie, gdzie można się kontaktować z panem, jeżeli ktoś byłby zainteresowany losem jeżyków, tak? I chciałby być może prywatnie założyć gdzieś taką sobie budkę gdzieś. Gdzie się może kontaktować?
Tak. Zapraszamy do grupy Jeżyk w dzielnicy Stradom na Facebooku. Tam mamy wszystkie informacje odnośnie montażu budek. Też pomożemy zamontować też takie budki, doradzimy, jak to zrobić. No i życzymy pięknych letnich dni, jak w Hiszpanii z Jeżykiem, bo jak ja mówię, warto mieszkać z Jeżykiem, bo to jest tak, jakby ktoś napisał mu adres swój na wiele lat i on zawsze przyleci do nas. Rozumiem. No skoro w Hiszpanii pada śnieg, to dlaczego u nas ma nie świecić słońce na przykład w marcu? Dokładnie. Bardzo dziękuję. Pan Jacek Tomasz Suchomel był gościem w sieci. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.